Witam Państwa na kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dowieka, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, a aktualnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Sośnierz. Witam pana posła bardzo serdecznie po raz pierwszy na naszym kanale. Dzień dobry, witam. Witam również przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj zadadzą pytania i będą debatować z naszym gościem, pana Ludwika Patyrę z pokolenia 2050. Witam państwa, witam pana posła. Pana Łukasza Bugarę ze Studentów dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle. Oraz pana Juliusza Zawłockiego z Platformy Europejskich Technokratów. Cześć, witam was serdecznie. Pierwsze pytanie dla naszego dzisiejszego gościa będzie oczywiście ode mnie, a w zasadzie dwa pytania. Pierwsze będzie dotyczyć Polskiego Ładu, a konkretnie fragmentu o systemie ochrony zdrowia, bowiem Polski Ład zakłada ambitne plany w tym zakresie, czyli do 2023 roku podniesienie wydatków na służbę zdrowia do 6% polskiego PKB, a do 2027 roku bodajże docelowo 7% PKB. I oto pytanie będzie dotyczyć tego, czy uważa pan, że te pieniądze realnie coś zmienią, czy tak naprawdę potrzeba tu innych zmian systemowych. A drugie pytanie będzie dotyczyć pańskich wyborów politycznych, ponieważ nie jest już pan członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a tworzy pan koło poselskie Polskie Sprawy z posłem Pawłem Szramką i posłanką Agnieszką Ścigaj. Z czego wynikała ta decyzja i jakie stawiają sobie państwo cele w tej kadencji Sejmu? Tak, no dziękuję za pytania. Jeśli chodzi o Nowy Ład i program dla ochrony zdrowia, więc po jego realizacji nie zmieni się nic. Zmieni się tylko to, że wydamy pieniądze. To tak, no wydamy pieniądze, bo to jest przyjemne. Beneficjenci tych pieniędzy, niektóre tam szpitale, bo też wygląda na to, że cały system opieki zdrowotnej tworzy tylko szpitalnictwo. Nic bardziej błędnego. System opieki zdrowotnej, przede wszystkim świadczenia zdrowotne realizowane są przede wszystkim w lecznictwie ambulatoryjnym. Tam są miliony zdarzeń, a w szpitalach mamy bodajże chyba 700 czy 800 tysięcy hospitalizacji rocznie, a tam dziesiątki milionów. Szpital jest ostatnim etapem przesuwania pacjenta po systemie, tam to najtrudniejsze rzeczy się wykonuje, nie zawsze najtrudniejsze, no ale załóżmy te bardziej wysublimowane. Natomiast skupienie całego pomysłu na Nowym Ładzie wynika z tego, że w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia rządzą technokraci. Oni w ogóle nie wiedzą, jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej. No i co potrafią, no to wydać pieniądze. No trzeba rozbudować jakiś, wyremontować oddział, no to trzeba kupić jakiś aparat. No najlepszym przykładem, że nie w strukturze, czyli nie w tej materii jest główny problem ochrony zdrowia, to pokazuje no, pandemia. No cóż z tego, że mieliśmy szpitale tymczasowe, wielkie jak nie wiadomo co, to i kiedy one nie zadziałały, no cóż, kiedy nie było kadry, one zadziałały chyba w 30% i więcej się nie udało, a były potrzebne, bo one powinny były cały ten tłum pacjentów przyjąć, a szpitale zwykłe powinny leczyć tych dotychczasowych pacjentów, którzy nie przestali chorować. Więc nie wystarczy robić infrastruktury, co jest niestety bliskie takim tam nie medykom w tej chwili. Służba zdrowia nie musi medyk zarządzać, ale coś musi mieć jakieś pojęcie. Oni tam mają słabe i w związku z tym będą wydawać pieniądze na strukturę. Za tym jeszcze idą, tam jest jeszcze drugie i trzecie dno, ale o nim to może później. Nic radosnego, to jest radosne wydawać cudze pieniądze jakoś za Unii, to jest dużo, dużo beneficjentów takich pieniędzy. Nie tylko ten szpital, który to dostał, ale ten, co remontuje, a tam jeszcze inne rzeczy. W każdym razie po wydaniu tych pieniędzy nie zmieni się nic, bo nie zmienią się mechanizmy funkcjonowania opieki zdrowotnej. Główny problem polskiej opieki zdrowotnej to, że on nie tworzy ona systemu. Czyli jak pacjent trafi do lekarza rodzinnego, to powinien być automatycznie przesuwany
od ogniwa do ogniwa. Trzeba robić rentgen, no to lekarz umawia rentgen i pacjent idzie tam, z rentgenem wraca. Jeśli trzeba zrobić inne badanie, jeśli trzeba do innego specjalisty, no to w tym systemie on już jest przesuwany i nie musi sam myśleć. Pacjent, jak przyjdzie od lekarza rodzinnego, ma zlecenie, no proszę zrobić konsultację u neurologa, no to drapie się w głowie i myśli, no co tu, gdzie tu jest najbliższy neurolog, no trzeba załatwić, tam dzwoni, tam mówią, że kolejka, teraz jak ominąć kolejkę, czy ma pan kogoś znajomego, dzwonią do mnie, do innych, może by ominąć tą kolejkę, bo się spieszy. Jak już będzie dalej do szpitala, ma się dostać, to znów cała, on sobie ma sam wyszukać ten szpital i ma, przecież on się na tym nie zna. Dlaczego on się ma znać na strukturze opieki zdrowotnej, a tutaj musi przechodzić przyspieszoną edukację. Więc to jest problem, że to nie trybi, to nie funkcjonuje. Wszystko mamy w Polsce, mamy prawie wszystko, co potrzeba, żeby wyleczyć prawie wszystkie schorzenia, ale to ze sobą nie współgra w odpowiedni sposób i to się załatwi bez problemu. Jedyny element, który tam w tym władzie jest zapowiedziany, czyli na przykład zniesienie limitów na porady specjalistyczne, no to może rzeczywiście ułatwić dostęp. Ale proszę zwrócić uwagę, na zniesienie limitu nie trzeba żadnych pieniędzy. Na to trzeba tylko decyzję. Ja ją taką decyzję podejmuję pan jutro i już jutro tych limitów nie ma. Czyli istotne rzeczy robi się bez pieniędzy. A takie mniej istotne, czyli zakup kolejnego urządzenia. Notabene, jeśli tam zapowiadają zakup tomografów, na przykład komputerowych, czy jeszcze innej aparatury, ta aparatura, która już jest, nie jest w pełni wykorzystywana, bo znów jakiś urzędas tam limituje, ile mogą wykonać tych świadczeń, jak wykonają za dużo, to im nie zapłaci, więc starczy wykorzystać ten potencjał, który już w Polsce istnieje, techniczny, strukturalny. Ale to nie jest wykorzystywane, bo nie w tym rzecz. No rozgadałem się na ten temat, więc po tym nowym ładzie nic się nie zmieni, poza tym, że być może gdzieś tam jakiś oddział będzie lepiej wyremontowany. To jest jedno. Natomiast odnośnie drugiego pytania, tych wyborów, no proszę zwrócić uwagę, że jeśli pan przeglądnie niestety listę tych miejsc, gdzie byłem, to są wszystko, ja jestem urodzony prawicowiec, mój dziadek był monarchistą i tam też to zresztą nie jest wcale tak całkiem obojętne i jakoś tak rodzinnie jesteśmy uformowani pragmatycznie, konserwatywnie i wolnorynkowo. No i wszystkie te miejsca, gdzie bywałem, no przynajmniej na początek stwarzały wrażenie, że takie będą. Po czym zaczyna się rzeczywistość, I decyzje, i człowiek wychodzi z osłupieniem, no patrzę przecież, a na przykład PiS w tej chwili to jest klasyczna partia socjalistyczna. Jaka tam prawica? Dlaczego Polacy to nazywają prawicą? Są socjaliści wierzący i niewierzący. To nie jest kryterium w tej chwili przecież prawicowości, czy ktoś tam z kościołem blisko, czy daleko. Sama ideologia, sama Kościół, nauka społeczna Kościoła jest właściwie lewicowa przecież, nie? Więc to są wszystko prawicowe ugrupowania, które szybko skręcały albo w środek, a potem w lewo. No i ja miałem problem, że jestem tutaj, że nie zgadza się z tym, co ja myślę. No i jak długo tam siedzieć? No teraz siedziałem dość długo, ale w końcu mówię, no trzeba urealnić i trzeba być uczciwym wobec siebie, no przede wszystkim. No nie mieszczę się. Dlatego tak było mało o mnie słychać, bo ja się nie odzywałem, wiedząc, że właściwie wszystko, co robi Zjednoczona Prawica, powinienem z jakiejś ochrony zdrowia przynajmniej skrytykować. Jak jestem w tej grupie, no to co, krytykować? No przez długi czas się wstrzymywałem, dlatego niewiele mnie było widać. No teraz już powiedziałem, no koniec. Dziękuję bardzo za niezwykle rozbudowaną odpowiedź i przechodzimy do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwsze pytanie zada pan Łukasz Bugara ze Studentów dla Rzeczypospolitej. Bardzo proszę. Panie pośle, nowy ład nowym ładem, no trzeba przyznać, że zawrzało sieci od czasu ogłoszenia tego projektu.
No i jak pan poseł przewiduje, jaki będzie faktycznie rozwój wypadków? Czy zostanie ten Polski Ład w pełni przyjęty, czy jednak, patrząc choćby nawet na reakcję opinii publicznej, możemy się spodziewać pewnych zmian, zwłaszcza z perspektywy postulatów przedsiębiorców? W końcu, jak tak by nie patrzeć, zapowiadana realizacja planu zaczyna się już od jesieni tego roku w kwestii projektów ustaw, a wdrożenia już na rok 2022. No, niektóre elementy tego ładu poza ochroną zdrowia, którą tutaj zrugałem z góry na dół, to są nie najgorsze. No, podniesienie kwoty wolnej od podatku to taki prawicowy postulat i zgodny z moim też myśleniem. Ja bym tam dalej jeszcze poszedł, ale podobnie podniesienie progu podatkowego drugiego, no za tym progiem to już tak wesoło nie będzie. I to są rzeczy pożyteczne, ale na te wszystkie zapowiedzi i na te wszystkie tam radosne twórczości trzeba skądś wziąć pieniędzy. Tutaj te ruchy generalnie spowodują, że mniej będzie pieniędzy wpływało do budżetu państwa czy do samorządów. W związku z tym trzeba to będzie zrekompensować. No i kto? No od biednych nie weźmiemy, bo nie ma czego im brać. No trzeba wziąć od tych, którzy mają trochę więcej. Od samych bogatych też nie weźmiemy, no bo aż weźmiemy, ale ich jest za mało w Polsce. W związku z tym firm zachodnich na przykład, którzy inwestują w Polsce, nie ruszymy, damy im nadal ulgi podatkowe, tak jest, niech sobie tam cieszą i wyprowadzają pieniądze za granicę. No w związku z tym będziemy musieli naszych przedsiębiorców skupnąć, żeby się podzielili tym, że więcej pracują, no to jak mają więcej, no to teraz nie weźmiemy. I to jest niestety niebezpieczne. Niestety tych, którym się weźmie, będzie mniej niż tych, którym się da. W związku z tym przy regułach demokracji to pewnie przejdzie, no bo zawsze przegłosują beneficjenci tych, którzy trzeba coś odebrać. Jak to będzie odbierane? No tam już zapowiedzi są podniesienia tego i owego podatku, między innymi na zdrowie, niemożliwość odliczania od podatku tej kwoty na zdrowie, więc tam będzie więcej takich radosnych przedsięwzięć, które spowodują, że klasa, tak ledwo rodząca się klasa średnia polska, no będzie tutaj musiała sfinansować tą radosną twórczość tutaj tego nowego ładu. No nie będzie to dobre, bo jeżeli, a jeszcze najbardziej imponujące i pewnie spotka się z przychylnym przyjęciem, jeśli ktoś zapowiada, słuchajcie, będziemy żyli tak jak na Zachodzie, no to hura, no będziemy żyli tak jak na Zachodzie, jutro będziemy żyli. Tak, jutro będziemy żyli tak na Zachodzie. Fajnie jest. Z czego? No to tutaj no, trzeba wziąć tym bogatym. Lub też pożyczyć. Więc albo się zapożyczymy, albo właśnie podniesiemy podatki tym, którzy jest za dobrze, ciężko pracują, mają się za dobrze, no to trzeba im trochę wziąć. I więc to się spotka z przychylnością, natomiast generalnie no, to jest pauperyzacja całego społeczeństwa. Z tego wyniknie, a dobrobyt osób żyjących w innych krajach, bogatszych, nie wynika z tego, że oni sobie postanowili, że my będziemy żyli lepiej, tylko oni ciężko pracują, oni rozwijają przemysł, oni rozwijają handel, oni rozwijają tam własność intelektualną i mają silne podstawy. Ich gospodarka daje podstawy do tego, żeby się podzielić ze społeczeństwem tym pożytkiem. Nie jest to pieniądz pożyczony, nie jest to pieniądz jakiś tam fiducjarny, że sobie naraz wydrukujemy pieniądze, tylko że to jest pieniądz oparty na silnej gospodarce i oni dlatego żyją lepiej. Jeśli my sobie postanowimy, że też będziemy tak żyli, no to albo pożyczymy, albo wydrukujemy pieniądze, albo weźmiemy bogatszym i wszystko jest źle, bo to ma kruche podstawy. Gospodarki w ten sposób nie zbudujemy, pożyczkę trzeba będzie oddać, a ci biedniejsza klasa średnia nie wytworzy tego majątku. Więc to jest generalnie, chociaż spotka się z entuzjazmem, no, kto nie przyjmie z radością i deklaracji, że od jakiegoś czasu najbliższego będziemy żyli tak jak na Zachodzie. No ja jeszcze bym poszedł dalej, ja bym powiedział, słuchajcie, za rok, no, postanowimy i będzie, nie?
To jest oczywiście iluzja, ale ja się stykam z biedniejszymi ludźmi i ja uważam, to jest to szczęście, bo ja nie oderwałem się od społeczeństwa i oni mówią prosto, a co ja tam będę myślał? Dadzą dzisiaj, wezmę, a jak państwo padnie, a co mnie państwo obchodzi? To jest część myślenia. Dadzą, rozdamy, będzie wesoło, będzie radośnie, a nie się tam na górze martwią, co z tym dalej. Dziękuję bardzo i mamy ad vocem od pana Juliusza Zawłockiego, bardzo proszę. Panie pośle, bo tutaj właśnie pan podsumował, że nie za bardzo jest skąd wziąć te wielkie pieniądze w Polsce, jeżeli się komuś nie zabierze lub nie zrobi się jakichś transferów społecznych. Ja się tak zastanawiam nad tym projektem 500+ i właściwie on był dedykowany dla takich osób jak ja, jak moi znajomi przyjaciele, którzy teraz według przynajmniej retoryki, która jest nakreślana, powinni zakładać rodzinę. Tylko właściwie jak też pokazują badania sondażowe, no to ta grupa, która niby ma się starać o dzieci, w ogóle nie jest zadowolona z tego programu 500+ i ich nie przekonuje. Bardziej ich przekonują na przykład zwiększenie możliwości, większa budowa żłobków, zwiększenie takiej możliwości jakby połączenia tego życia, budowania kariery i też jakby rodzicielstwa. I te 500+ to nie jest jakby żadną zachętą, a to są dość duże środki, które można by było spożytkować między innymi na rozwój infrastruktury, na lepsze skomunikowanie Polski, czy też w innych sektorach państwa, gdzie tych pieniędzy brakuje. I właściwie się tak zastanawiam, czy dla kogo jest ten projekt, oprócz takiego wyrwania części ludzi z dziedziczenia biedy, bo też widzimy już w statystykach, że około 100 tysięcy kobiet zrezygnowało z pracy, między innymi dlatego, że w ich regionie się nie opłacało pracować, mając już te 500+, a do najbliższego rynku, no czyli takiego miasta, gdzie rzeczywiście mogą mieć jakąś normalną pracę i nie dojeżdżać powiedzmy 2-3 godziny, no to jest z tym duży problem i nie ma właśnie przeznaczanych pieniędzy na właśnie takie stwarzanie możliwości zarobku. Takie pytanie, jak pan się odniesie do tego, jakby do tego, dla kogo jest ten projekt tych 500+? No, 500+ było takim szybkim pomysłem na wyrównanie tych nierówności, które coraz bardziej się rodziły w wyniku rządów Platformy Obywatelskiej, która jednak zadbała przede wszystkim o oligarchię, to tak w szerszym tego słowa znaczeniu. I ta próba podzielenia się, co by nie powiedzieć, jakimś tam wzrostem gospodarczym, to był szybki ruch i przyznam, że z takim trochę sceptycyzmem, ale ja to poparłem też, no bo to był szybki i krótki sposób na redystrybucję trochę tego wzrostu gospodarczego, ale na tym należałoby już właściwie zakończyć to rozdawnictwo, a ono teraz kwitnie coraz bardziej. Natomiast tu też ma pan rację, różne pożytki z tego wynikały. To chwilowy był ruch, on nie spowodował eksplozji demograficznej, jak się niektórzy tam mieli nadzieję na to, bo problem polski to jest dużo szerszy. No przede wszystkim myśmy wytracili młodych ludzi, którzy wyjechali. To byli Polacy i są Polacy. I tylko, że po prostu masa, miliony, to już na miliony idzie, osób wyjechało. I gdyby zostali, a kraj dawałby szansę tu dobrego życia, to oni by zostali. Ja ich pytam niejednokrotnie, bo chcę sobie jakiś pogląd wyrobić, dlaczego wy nie wracacie do Polski. Bo tam przynajmniej, na przykład taką usłyszałem niedawno odpowiedź, bo tam przynajmniej mogę uczciwie zarobić. Niedużo i wcale nie więcej niż tu, ale po prostu normalnie. Nie kłaniać się, pewność pracy, pewność warunków, w jakich to będzie funkcjonowało, prawo nie zmieniające się co 5 minut. I to jest bardziej dokuczliwe. Lekarze na Zachodzie wcale dużo więcej nie zarabiają niż w Polsce. W Polsce lekarze zarabiają czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Nie czasem, nie znam całkiem liczną grupę, to tam 50-60 tysięcy, to na rękę. I z tych biednych składek, tych biednych ludzi to wszystko idzie. Taki żeśmy system stworzyli, a to jest inna sprawa. Więc oni, niektórzy tu zarabiają lepiej niż na Zachodzie, bo tam by nie dostali. Ale oni tam mają jasną drogę kariery wytyczoną. I więc nie tylko pieniądze się liczą, ale również warunki życia i to nie tam warunki, że mogę kupić chleb, tylko w ogóle perspektywa, jakaś perspektywa rozwoju. I tego niestety w Polsce bardzo, bardzo
brakuje. Natomiast ci beneficjenci tych 500+, no to ja, jak mówiłem, mam kontakt z różnymi grupami społecznymi i ci mówili z tych rzeczywiście niezbyt wysoko uposażonych ludzi, mówi: szefie, ta moja sąsiada kupiła drugą komórę, drugą smartfona swoim dzieciom za te 500, nie? A teraz taksówką jeździ do supermarketu. I ją to denerwuje, bo ona z tej samej grupy. Więc różnie to 500+ było wykorzystywane i to mało w tej grupie też było dostrzegane, że to jest taki podarunek, który nie zawsze wszyscy dobrze wykorzystają. Więc to i tak czasem wyglądało. Tutaj przejawy są bardzo, bardzo różne. No, co z tym dalej? No, polityka rozdawania pieniędzy nie ma większego sensu. Bardziej istotne byłoby tworzenie warunków stabilnego rozwoju państwa, a posłom chyba trzeba byłoby narzucić, że jedną ustawę na miesiąc mogą uchwalić i nic więcej. Przecież my uchwalamy zupełnie nie wiedząc, co my uchwalamy. To jest nie do pojęcia. Gdybyście tam byli w tym Sejmie, to się głos na głowie jeży. Przecież żaden poseł nie jest w stanie zrozumieć, nad czym głosuje w takiej ilości tych zdarzeń, które tam są. Dziękuję bardzo i wracamy do zadawania pytań. Jako kolejne pytanie zada pan Ludwik Patera z Pokolenia. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie pośle, tak jak już zostało tu powiedziane na początku, tworzy pan koło poselskie z posłanką Ścigaj i z posłem Szranką. I pytanie brzmi, czy to jest zapowiedź jakiegoś większego ruchu społeczno-politycznego, czy jest to po prostu projekt jednokadencyjny? Tak, to jest próba zrobienia czegoś więcej. Ja już mam dość pracowania dla innych, tam niewiele się potem przykładałem do tych innych socjalistycznych pomysłów, ale generalnie chcielibyśmy, bo to się wydaje tak, że polityk to zawsze musi kłamać lub ściemniać. Nie zawsze. Ja zresztą jedyne, co w związku z tym musiałem robić, to raczej milczałem, no bo nie chciałem szkodzić swojemu środowisku, a kłamać też nie chciałem. Nie jest łatwo mówić prawdę, no, bo nie wszyscy zresztą interlokutorzy, słuchacze są skłonni przyjąć prawdę, wolą żyć w fikcji. Ja czasem też pytam, czy chcesz wiedzieć, jak w Sejmie jest naprawdę, czy tak w mediach mówią. W Sejmie jest inaczej. I to wszystko, to państwo inaczej funkcjonuje, niż się wydaje. Ale też nie ma co odzierać ze wszystkich tutaj złudzeń. To nie jest samo tam zło, to jednak tam się dobro też jakieś tworzy. Tym niemniej jednak chcieliśmy więcej, żeby więcej prawdy, mniej propagandy. I żebyśmy stworzyć takie środowisko. Myśmy się nie wyłuskiwali skądś tam, myśmy się znaleźli i każdy z nas chciałby tego samego, żebyśmy mogli mówić mniej więcej o sprawach, o właśnie polskich sprawach i nasz polski interes. Nie martwmy się o europejskie sprawy, bo my w Europie tutaj ani świata nie zbawimy. Martwmy się o polskie sprawy. Przepraszam. I chcemy od nich dyskutować i to rzetelnie, nie z punktu widzenia interesu cudzego, tylko z punktu widzenia naszego. Oczywiście własny interes też trzeba mieć skłonność do kompromisów, do zrozumienia innych. Tym niemniej chcemy się zajmować. I być może zachęcić do współpracy z naszym kołem. W tej chwili już okazuje się, że są kluby w Polsce, które chciałyby z nami współpracować. Do tego też zachęcam, bo z tych klubów może powstać jakiś większy ruch, który mógłby w końcu wpłynąć na zmianę sposobu uprawiania polityki, no bo dyzmów, konformistów, hipokrytów to tam w tej polityce straszna ilość. Wiele osób do polityki włącza się tylko po to, żeby dostać stanowisko. Oni zupełnie się nie zwracają uwagi na ideologię i oni są najgorsi, bo oni w związku z tym, że chcą się dostać stanowisko, to oni lecą na całego, oni tutaj wszystko popierają, oni każde kłamstwo są gotowi powiedzieć. Niestety nie jest to całkiem tak mało takich osób. My chcemy zmienić ten wizerunek, chcemy dyskutować o sprawach. Dla mnie człowiek z lewicy nie jest wrogiem. Dla mnie człowiek
lewicy jest człowiekiem, który ma inny pogląd, z którym przedyskutuję. Mało, ja znajdę kompromis z nim w pewnych sprawach. Ty trochę ustąpisz, ja trochę ustąpię, bo chcemy sprawy załatwić. Właśnie polskie sprawy. Więc mam nadzieję, że ten nasz ruch będzie początkiem jakiegoś większego przedsięwzięcia. Czy się uda? Nie wiem. Zobaczymy. Dziękuję bardzo i czas na ostatnie pytanie pierwszej tury pytań od pana Juliusza Zawodzkiego. Bardzo proszę. Zastanawiałem się, czy może jakieś pytania dotyczące systemu ochrony zdrowia, ale ja bym jednak pozostał przy tym temacie bardziej młodzieżowym i jak już zaczęliśmy temat polskich spraw, to się zastanawiam, pierwsze, czy zakładacie państwo dołączenie jakoś wokół Gowina, który teraz już buduje jakieś podłoże pod różne koalicje, czy do Hołowni, czy może właśnie oddzielnie od tych ugrupowań. Natomiast do czego chciałem przejść, to jak wcześniej pan zauważył, to dużo młodych ludzi wyjeżdża z naszego kraju. To także wiąże się z tym, że właściwie nie ma takiej postawy roszczeniowej wśród młodzieży, tylko raczej jest taka postawa, żeby się państwo odczepiło. I jak widzimy na przykład Polki za granicą, tam w tych krajach, gdzie akurat jest aborcja dozwolona, nie wiem, czy to jest jakaś korelacja czy koincydencja, ale częściej mają dzieci niż w Polsce i też właściwie jak patrzę na Polskę, no to kobiety, jeżeli chcą przerwać ciążę, to zrobią, najczęściej to robią poprzez aborcję farmakologiczną, zyskują na tym handlarze środkami poronnymi, zwłaszcza po tych strajkach już właściwie każda dziewczyna ma bardzo łatwo dostępny numer do takiego podziemia aborcyjnego i de facto zakaz nie działa, ciąż jest przerywanych tyle samo, a w dodatku jest to z narażeniem tej kobiety, która jakby bez nadzoru lekarskiego to stosuje. I właśnie się tak zastanawiam, pan jest konserwatystą chyba, ale czy rzeczywiście jest sens, żebyśmy utrzymywali zakaz, który nie działa, odbierali tą możliwość takiej opieki lekarskiej tym kobietom, a jednocześnie skazywali lekarzy lub też powiedzmy chłopaka danej dziewczyny, że załatwił takie środki poronne, bo też taka sprawa miała miejsce pół roku temu. I właściwie się zastanawiam, czy jako konserwatysta byłby pan na przykład w stanie dopuścić, że aborcja legalna mogłaby być pod takim względem mniejszym złem niż w podziemiu. Wie pan, jeśli chodzi o nieskuteczność niektórych zakazów, to nie tylko w tej sprawie. Tutaj szereg wątków. Po pierwsze tak, w związku z tym nie wolno kraść, tak? Nie wolno kraść nawet małych, dużych rzeczy. A i tak ludzie kradną. To znaczy co? To należy pozwolić. Słuchajcie, no ukraść taką małą rzecz to można, duże rzeczy od jakiejś tam kwoty nie. Jest zasada. Oczywiście ludzie są ułomni i zasad nie do końca przestrzegają, stąd potrzebne są policje, są potrzebne sądy potem, żeby to tam jakoś karać, ale nie tylko ten zakaz nie jest przestrzegany. Zakaz lub ograniczenie. Ja niestety żałuję osobiście, że podpisałem się pod tym tam wnioskiem, który spowodował taką lawinę, bo nie przypuszczałem, przyznam, że to nie domyślałem, nie przypuszczałem, jak to się skończy, bo wcale się to dobrze również i dla takich ludzi jak ja nie skończyło, w tym sensie, że możemy jeszcze pogorszyć sytuację, niż ten kompromis aborcyjny, który przez lata funkcjonował, to było chyba najlepsze rozwiązanie, jakie powinno było być, nie należało tego ruszać. A niestety jest ruszone i teraz nie wiadomo, w którą stronę sprawy pójdą. Nie da się zbudować, no są jakieś zasady, a nie da się zbudować ani takiego państwa, ani takiego społeczeństwa, które będzie wszystkiego dokładnie przestrzegało. Stąd, jak powiedziałem, są organy, które muszą dodatkowo pilnować. Więc nie jest to wyjaśnienie, że w związku z tym, że nie przestrzegają, no to w takim razie trzeba pozwolić. No to było właściwe to, co było i szkoda, że się stało tak, jak się stało. Więc w ogóle starałbym się skoncentrowanie całej opinii dyskusji politycznej przez pewien czas przynajmniej na tym problemie, który z punktu widzenia funkcjonowania państwa nie jest aż tak bardzo ważny. Państwo nie powinno zbyt wiele się w niektóre sprawy wtrącać, chociaż niektóre zasady powinno starać się przestrzegać. I dlatego państwo czasem nie może całkowicie milczeć i abdykować w niektórych rzeczach, bo w drugą stronę przechylenie też byłoby tutaj pełnym przyzwoleniem dla rzeczy. Co by nie powiedzieć, to jednak jest tam zabijanie tego, ktoś zwał jak zwał, płodu dziecka, no ja nazywam też dziecka małego, ale
ktoś to nazwie płód i co wcale nie zmienia postaci rzeczy, kogo tam się zabija. Więc w tej sprawie no to tutaj jest, ale pan ten wątek ruszył dlatego, że na Zachodzie żyją, no bo w bardziej ustabilizowanych warunkach tam funkcjonuje. Tam jak mówię, społeczeństwo mniej więcej, jest więcej wolności dla osób i mogą wybrać własne drogi życiowe, ułożyć sobie tam jakoś życie. I dlatego tam Polacy zostają. Szkoda, że tam zostają. Szkoda, że mamy takie państwo, jak mamy. Należałoby je poprawić. Dlatego stworzyliśmy to koło, które oczywiście świata nie zmieni, ale może być, będzie zaczątkiem takiego nowego myślenia i nowego ruchu, który może wpłynie na zmianę sytuacji w Polsce. Stabilizacja warunków życia i to jest i przestrzeganie prawa, danie więcej wolności obywatelom, to jest takie idee, które mi są bliskie. Dziękuję bardzo i przechodząc do drugiej tury pytań, akurat jako pierwszy pytanie zada pan Juliusz Zawodzki, bardzo proszę. Tak, to możemy troszeczkę kontynuować. Ja myślę, bo miałem też okazję debatować z pana synem i oboje popełniacie ten sam błąd, mówiąc o aborcji, porównując to do kradzieży. Różnica z aborcją i kradzieżą jest to, że de facto przy kradzieży krzywdzimy już urodzoną osobę i jednocześnie kradzież nie jest nigdzie akceptowalna społecznie. Natomiast kwestia aborcja, no zwłaszcza kobiety, no i teraz też większość młodych ludzi akceptuje to, nie uważa to jako coś, powiedzmy, wymagającego ścigania. I też widzimy teraz, że na przykład wiele osób od Zbigniewa Ziobry chce nawet karać kobiety, które dokonały takiej aborcji farmakologicznej, gdzie chyba takie prawo funkcjonowało w Rumunii czy w Salwadorze i źle się to skończyło dla społeczeństwa. Mówicie państwo, że chcecie mieć wolnościowy ten kraj i ja mam wrażenie, bo ja lubię szczerze posłów, którzy wchodzą w skład tego koła Polskie Sprawy i jesteście merytoryczni, jesteście ludzcy, z wami się da rozmawiać, natomiast myślę, że nie spełniacie także oczekiwań, zwłaszcza młodego pokolenia, pod tym względem, że dzisiejsi młodzi ludzie głosują albo na Lewicę, albo na Konfederację, ewentualnie na Polskę 2050, teraz się jakoś wyrównuje, z różnych powodów, no ze względu na Konfederację, bo nie chcą, żeby ktoś im podwyższał podatki, po prostu, żeby się odczepił od nich gospodarczo, a na Lewicę ze względów na kwestie światopoglądowe. Akurat ze znajomych, którzy czy jedną i drugą opcję popierają, coś im się nie podoba i po prostu dla innych ważniejsza jest gospodarka, a drugich opcja światopoglądowa i myślę, że jedyne takie ugrupowanie, które byłoby rzeczywiście odpowiedzią dla młodych, byłoby ugrupowanie, które by łączyło właśnie kwestie wolności gospodarczej i wolności światopoglądowej, zwłaszcza w przypadku tych zakazów, które nie działają i nie są moralnie, znaczy nie są potępiane społecznie przez większość ludzi już teraz. I jeszcze jest taka dość istotna kwestia, że właściwie w naszym społeczeństwie jest duża dysproporcja między ludźmi po 50, po 40, znaczy już dorosłymi, a ludźmi, którzy są młodzi, są jeszcze na etapie takim, że mogą mieć dzieci i to powoduje dość duże problemy w demokracji, bo większość tych programów rzeczywiście się kieruje z pominięciem młodzieży. I ja nie widzę takiego ugrupowania na polskiej scenie politycznej obecnie, na którego z czystym sercem bym zagłosował i widzę często, że ludzie, którzy mówią, że chcą lepiej dla swoich dzieci, córek, dla przyszłych pokoleń, w ogóle się nie wczytują w to, o czym mówi to młode pokolenie, w ogóle się nie wczytują w te sondaże, jakich zmian chcą w Polsce i dlatego też nie ma takiego ugrupowania wolnościowego, gospodarczo i wolnościowego, światopoglądowego i tu szkoda. Tu trzeba postawić kropkę i oddaję głos panu posłowi. No, czy człowiek jest od urodzenia uformowany etycznie, moralnie i tak dalej? No nie. I są przecież społeczeństwa, tak czytałem książkę tam o chyba Eskimosach, tak, że tam jak się dziewczynkę urodzi, no to ojciec bierze za nóżki i tam o najbliższy kamień zabija i to jest tam u nich dopuszczalne. Oczywiście skrajny przykład bardzo taki, ale mało. Tam również i misjonarze nic z tym nie robią, no bo to jest ich to ma uwarunkowania różne. To jest ich cywilizacja, można być może stopniowo tam to zmieniać. To, że więc cywilizacja nie jest sama sobie, człowiek nie rodzi się z gotowym kręgosłupem moralnym.
Jeżeli widzi pan dzieci w piaskownicy, dwójka dzieci mają zabawki i jedno dziecko weźmie drugiemu zabawkę, ono nie wie, że kradnie. Ono w ogóle nie kradnie, bo ono uważa, o jest, biorę, to jest moje. Jeśli mamusia go pochwali, mówi, o dobrze zrobiłeś, fajną masz teraz zabawkę, to co się stanie, to dziecko będzie po prostu brało innym i de facto w tej cywilizacji będzie to uznawane za kradzież. Więc człowieka trzeba uformować, powiedzieć mu, to jest dobre, to jest złe. Jeżeli będziemy brali, jeśli zapytamy te dzieci w piaskownicy, one się za chwilę o to wszystko pokłócą, nie? O to, czy chcesz mieć tą zabawkę, powie tak. Więc na pewno proces, ja też nie ukrywam, przez całe życie się uczę od mojego syna, też się wiele rzeczy nauczyłem, on mnie niejednokrotnie prostował, kiedy ja byłem skłonny do kompromisu, on był mniej, no w końcu ja tam, jakiś tam środek, więc całe życie trzeba się uczyć i człowiek się zmienia. I jeśli by uznać, że moralność, którą ma, załóżmy, pokolenia tam 15-latków, to jest to, które należy zastosować w społeczeństwie, no to oni się jeszcze powinni uczyć. Wszyscy, no ale młodość ma swoje prawa, też byłem młody i też czasem uważałem, że ja tu wszystkie mądrości już pozjadałem, chociaż miałem trochę pokory do wszystkiego. Więc nie można zasad w cywilizacji, w kulturze, w jakimś państwie stosować tylko do chęci i upodobań jakiejś tam grupy, a w szczególności młodych. To jest jeden, to trzeba wziąć pod uwagę, ale nie można z tego układać całego katalogu, bo jednak życie czasem stwarza inne sytuacje. Młodzież są często bardziej radykalni i nie zauważają, bo nie mieli takich możliwości w życiu, że są jeszcze inne aspekty tej samej sprawy. Więc to odnośnie tego. Oczywiście możemy pójść tak, że pójść na łatwiznę, powiedzieć, słuchajcie, rób ta, co chce, ta, no to już tacy tu nie prześcigniemy owsiaka i będziemy robić i uchwalać to, co wy chcecie, no to też będzie miał krótkie nogi, bo za chwilę oni też się pokłócą i trzeba będzie rozstrzygać te problemy, pytanie, z której grupy poglądy będziemy, bo to nie jesteś, młodzi ludzie nie są jednolitym też pokoleniem, tam są bardzo różne poglądy. Jedni są głośni, drudzy cisi i nie słychać ich tak bardzo. Więc do kogo my się zwrócimy? No na pewno nie będziemy tak skrajni jak, ale dziękuję za zwrócenie uwagi, że być może próbując być troszkę bardziej miękcy, właśnie może się okaże, że nie przemawiamy do nikogo, że oni wszyscy wolą skrajne poglądy. No, przemyślimy tą uwagę pańską. Dziękuję. Coś się tutaj... Chyba pana prowadzącego chyba odciął. Ja nic nie ruszałem. A jego chyba odcięło rzeczywiście. Włącza się. Halo, mnie słychać? Przepraszam. Tak, słychać. Przez chwilę chyba się zaciąłem, czy coś takiego, ponieważ mamy burzę w okolicy i na chwilę odcięło prąd, ale już powróciłem. Tak więc ad vocem zgłosił pan Juliusz Zawolski. Tak więc oddaję głos. Krótki ad vocem. Tą anegdotę, którą pan przytoczył, jeżeli dobrze rozkodowałem, to chyba było z cytatu z książki Harariego Homo Sapiens. Te przykłady, jak poszczególne społeczności zachowywały się, jak w ich wykonaniu wyglądała kiedyś aborcja czy eutanazja i że dzisiaj byśmy to po prostu za ludobójstwo uznali, bo to już dokonywali na żywych ludziach urodzonych. Natomiast książkę o Inuk, Wielka Niemoc to się nazywało. Okay. Inuici to są właśnie ci tam mieszkańcy północy. Tak. No tak, ale generalnie mi chodziło bardziej o to, że w swoim wywodzie nie chciałem tutaj namawiać kogoś do aborcji czy czegoś takiego. Ja osobiście mam zdanie i takie prywatne, że jestem przeciwnikiem aborcji pod tym względem, że uważam to za coś złego. Natomiast w takim spojrzeniu na państwo oddzielam swoje takie spojrzenie kierujące się etyką idei od spojrzenia na państwo, gdzie wyznaczam się, znaczy kieruję się etyką odpowiedzialności. I dla mnie rzeczywiście no, mniejszym złem jest, jak te kobiety by robiły to legalnie, bo myślę, że patrząc na te kraje, gdzie zalegalizowali tą aborcję,
to liczba aborcji nie wzrastała na liczbę ciąż. I też kobiety nie dokonywały tak spontanicznie decyzji, bo teraz to albo od razu to zrobią, albo w ogóle, a tam mają swobodny czas do tego 12 tygodnia. Nie oceniam tego ani dobrze, ani źle moralnie, bo każdy ma swoją moralność. Ja akurat jestem przeciwnikiem jakby w swoim prywatnym życiu aborcji, natomiast w kwestii państwowej widzę, że to jest mniejszym złem. Ale tak spytałem generalnie o te spojrzenie na młodych, bo właściwie no, to jest, tworzycie fajne ugrupowanie z fajnych ludzi, merytorycznych, otwartych do rozmowy, ale którym brakuje konkretów. I właściwie czym się będziecie odróżniać od Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej, od PSL-u, czyli wszystkich tych, co są w centrum, nie dają żadnej wizji, ale oczywiście zabierają jakiś głos w dyskusji, tylko nie pokazują właśnie drogi konkretów. Już przygotowujemy to, tego nam brakuje, bo wszystko powstawało dość szybko i spontanicznie. Za tydzień opublikujemy naszą taką deklarację ideową, żeby było jasne, kim my właściwie jesteśmy. Dziękuję za to i też zauważamy brak tego dokumentu. Będziemy ugrupowaniem prawicowym, ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica. My moglibyśmy być dwa razy tak dużym kołem, ale nie chcemy, dlatego że nie chcemy mieszać to, co się wydarzyło w innych partiach, również i u pana Hołowni. Zrobiłem sobie, będąc też takich przekonań katolickich, wydawałoby się to potem sobie wziął ludzi z lewicy i głoszących tak. I to zaczyna się rozmywać. I to jest właśnie potem dramat, kiedy chcemy widzieć, jakieś ugrupowanie, ma ono jakiś profil, a potem się okazuje, że ono ten profil rozmywa. My nie chcemy wziąć ludzi z lewicy i to nie dlatego, że my ich nie lubimy albo nienawidzimy. Pani Agnieszka bardzo fajne credo takie napisała, że od polityków spodziewa się, że my wzajemnie się będziemy nienawidzili. Nie, my będziemy się różnili, będziemy się sprzeczali, ale nie nienawidzili. Ale a tu się tak stało na polskim rynku politycznym, że ludzie nie tylko się różnią i wspierają, ale oni się naprawdę nie lubią. To jest zadziwiające. Ja to przecież byłem w tym środowisku. Oni się jako ludzie nie lubią. No niesłychane to, ale tak jest. Więc tu nie chcemy tego powielać, ale i szanować przeciwnika czy ideologicznego, czy nam politycznego i z nim dyskutować. Ale jednocześnie nie chcemy wszystkiego grochu z kapustą mieszać i dlatego nie jesteśmy tak dużym, taką dużą grupą, jak byśmy mogli być, jeśli chcielibyśmy pokazywać, o proszę, jak nas tam wielu jest. My chcemy właśnie mieć pewien kręgosłup i pewną i wszyscy jesteśmy bardzo jednolici w swoich poglądach, oczywiście nie identyczni, ale bardzo podobni w swoich poglądach politycznych i na inne sprawy. A w ogóle to chcielibyśmy zasadniczo uniknąć większej dyskusji odnośnie właśnie kwestii aborcji, bo to do niczego nie, tego się nie da rozwiązać. Tutaj nie ma żadnego dobrego rozwiązania jednoznacznego. Dlatego ten kompromis, szkoda, że był ogłoszony, on oczywiście, ktoś powie, że to hipokryzja, tam było przymykanie oka na niektóre rzeczywistości, ale społeczeństwo nigdy nie będzie funkcjonować idealnie. Nie tylko ten przykład, ale inne. To po to jest prawo. Właśnie dlatego są potem sądy i inne organy, że społeczeństwo mimo wyznawanych przez większość zasad nigdy nie będzie idealne. Społeczeństwo zawsze będzie miało swoje skrajności i zawsze gdzieś się tam z czegoś wyłamie, a myślę, że każdy z nas gdzieś tam jakiś ołówek komuś zahachmęcił przez przypadek albo nie, więc tutaj to świat nie jest idealny, więc trzeba o tym wiedzieć. Puentą. Kończymy wątek dyskusji pana posła z panem Juliuszem i przechodzimy do kolejnych pytań. Jako następne pytanie zada pan Łukasz Bugara ze Studentów dla Rzeczypospolitej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, obecnie możemy zauważyć, że wzrost takich materiałów zachęcających do szczepień, ale patrząc na komentarze, to chyba tempo jest jednak poniżej oczekiwań. Chciałbym poznać zdanie pana posła na temat tego, jak obecnie zapowiada się nam okres jesień-zima tak naprawdę. Czy w zasadzie możemy się spodziewać kolejnego lockdownu, czy raczej
w końcu rok 2021 będzie jednak pod tym względem dużo lepszy. Faktycznie w przyszły rok już wejdziemy w dużo lepszych nastrojach, w przeciwieństwie do ostatniego roku, który no jednak uderzył w każdego tak naprawdę. Jeśli chodzi o szczepienia, to tu dzieją się rzeczy zadziwiające i na przykład teraz w tych dniach, dzisiaj, jutro, pojutrze, brakuje szczepionek. Czy my o tym w ogóle coś wiemy? Dlaczego to na jasnej cholery, przepraszam, nie jest, czy nie da się policzyć, czy nie da się powiedzieć, dostawy będą tak i tak wyglądały, szczepionki do punktu będą tak i tak dostarczane. Przecież to są wszystko liczby, które powinny być zdane i zaplanowane. A tutaj to jest ciągle loteria. Ja znam kilku właścicieli punktów szczepień i to jest ciągle nie wiadomo, jakaś tabula rasa. No co się właściwie dzieje? Czy to Unia nie dostarcza? Bo tam też jakieś filuty siedzą, bo przecież tak jak oni zorganizowali i podpisali te umowy na dostawy, przynajmniej na początku, to skandal. Dawno powinni wylecieć. Jak w Polsce minister jest nieudaczny, no to od razu chce się go odwołać, nie zawsze skutecznie. A tam w Unii Europejskiej nabałaganili w całej Europie i nic, ci komisarze nadal siedzą, dużo zarabiają i nawet nie wiadomo, kto tam na bałaganiu. To jest pierwsza warstwa. Druga warstwa, że być może i w Polsce te szczepionki idą różnymi kanałami i do jednych punktów więcej. Ktoś tam miał takie podejrzenia, że tam na wschód Polski idzie więcej, bo tam jest ostoja PiS-u. Nie wiem, czy to prawda, ale takie różne rzeczy się dzieją. A tu wewnątrz też nie potrafimy niczego w tej chwili jednoznacznie zaplanować. Więc to jest jakieś, jeśli znów z Unii nam to nie spłynęło, albo z firmy, dlaczego to jest nie cholera tej firmy się nie ukaże i to wysokimi karami finansowymi za nierzetelne dostawy. Przecież każdy wykonawca, który coś buduje, jak się nie wywiąże ze swojego zadania, to jest karany i to prywatnie się stosuje i państwowo, a tutaj nie. Natomiast więc ten wątek też jest dziwaczny i tu jakieś się rzeczy czary mary dzieją. Natomiast jeśli chodzi o epidemię. No myśmy tę epidemię przebyli spontanicznie. Nasz rząd zupełnie nie zrobił żadnych działań, które by prawdziwie tę epidemię próbowały ograniczyć. Pamiętajmy, że ciągle o tym się nie mówi, bo ze wstydem chyba, są kraje na świecie, gdzie epidemii prawie nie było, mimo że wirus tam też zawędrował. Pomijając Chiny, oczywiście też byli skuteczni, ktoś powie, no tak, Chiny, no ale to jest 1,5 miliarda ludzi na Boga. I ci ludzie tam nie mają już prawie wirusa. Co jakiś czas coś im tam przywlecze i oni go skutecznie eliminują. Ale nie tylko Chiny, Tajlandia prawie zero, Nowa Zelandia, Australia, Dania w tej chwili sobie skutecznie ograniczyła te zachorowania, Islandia w Europie, nie mówiąc o Tajwanie, gdzie śmiertelność jest 0,3 bodajże na milion mieszkańców, to prawie nikt tam nie umarł. Więc są takie miejsca i to obejmuje w sumie 2-3 miliardy ludzi, którzy są wolni od wirusa, a stworzy się wrażenie, że cały świat sobie z tym nie daje rady, że umierać musieliśmy. Nie, myśmy w Polsce w szczególności przeżyli tę epidemię w sposób, powiem, naturalny. Nasze działania to tam jakieś lockdowny, tylko na samym początku to społeczeństwo, bo Polacy potrafią się zmobilizować i dobrze zrobić, ale potem jak widzieli nieudolność, to już potem ten trzeci, ten lockdown ostatni, to właściwie no, ja patrzyłem na ulicę, jak wyglądały przed, tak i po tak zwanym lockdownie. Nie widzę zarośniętych ludzi, co by do fryzjera nie chodzili. Panie też ładnie wyglądają, odrostów nie mają za dużych, jak farbują włosy. Więc to wszystko też jest fikcją. I to jest pozór wrażenia, że myśmy tą epidemią walczyli. Nie, myśmy ją przechorowali. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myśmy już na tyle przechorowali, że prawdopodobnie zbliżamy się do progu tej odporności zbiorowej. Jeśli dodamy do tego te 2 albo 3 miliony już zaszczepionych dwukrotnie, a jednokrotnie to też jakaś odporność mniejsza jest, to my prawdopodobnie w tej chwili już żyjemy w społeczeństwie, które na tyle przechorowało, że nie jest tak łatwo zakażonemu zakazić innych. W jego otoczeniu prawdopodobnie na 3 osoby, 2 będą już odporne, więc zakazi tylko 1/3. I w związku z tym ta ewentualna czwarta fala, czy jak to ona będzie pewnie, ale ona będzie mała.
bo już nie będzie po prostu kogo zakażać, szczególnie, że postąpią nadal te szczepienia. Więc i tu stawiamy kropkę. I panie pośle, jeszcze bardzo szybka garść danych, ponieważ mówi pan o 2-3 milionach zaszczepionych drugą dawką. Mogę pana uspokoić, aktualnie jest to ponad 5 milionów i 200 tysięcy ludzi, nawet. Tak więc już widać, mam nieaktualne dane. 14% populacji, a pierwszą dawką ponad 12%, więc rzeczywiście te 13% już jest w pełni, przynajmniej teoretycznie powinno być w pełni odpornymi, co z ozdrowieńcami, to próg odporności stadnej wynosi 60%? Teraz się mówi o 80%, bo to zakaźność, ale przechorowało już przynajmniej kilkanaście, pod 18 milionów ludzi zetknęło się i w naturalny sposób są odpornymi, więc jeśli dodamy tych szczepionek, no to jest rzeczywiście już bardzo, bardzo dużo. Tak więc liczymy na to, że sytuacja się w przyszłości poprawi i przechodzimy do ostatniego pytania, które zada pan Ludwik Patera z pokolenia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zanim przejdę do pytania, chciałbym sprostować jedną rzecz, dlatego że do ruchu Polska 2050 nie przyjmujemy osób tak po prostu. Przyjmujemy osoby, które zgadzają się z naszym DNA, niezależnie od tego, czy mają poglądy lewicowe czy prawicowe. Zwróćmy uwagę, mamy posłankę Hannę Gill-Piątek, która ma bardziej lewicowe poglądy i mamy posła Maksymowicza, który ma centroprawicowe poglądy, ponieważ odchodzimy od nomenklatury takich socjologicznych, XIX-wiecznych pojęć. My stosujemy tutaj pojęcie jedność to nie jednolitość, a pojednana różnorodność. I taka jest nasza strategia. Całe nasze DNA znajduje się na stronie strategii2050.pl, na którą serdecznie zapraszamy. A przechodząc już do pytania. W poniedziałek mieliśmy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Fobii wobec środowisk LGBT i w tym właśnie dniu wiele korporacji, firm, głównie sklepowych, ogłosiło różne oferty, na przykład IKEA ogłosiła swoją ofertę na tęczowe torby, z których całość dochodów przeznaczy na fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która zajmuje się przemocą wobec dzieci właśnie, które identyfikują się jako w środowiskach LGBT. I ja mam pytanie, czy uważa pan to za skuteczną formę walki z homofobią, z bifobią i z transfobią? Ja tutaj się będę z panem różnił. Polacy w ogóle są bardzo tolerancyjnym narodem. W historii świata dzięki temu to u nas Żydzi przeżyli i mogli potem zbudować państwo Izrael. Wmawia się nam jakieś tam antysemityzmy. Oczywiście to się pojawia w każdym społeczeństwie, niewielkie, ale skala tego jest zupełnie, zupełnie inna, a to my wychodzimy na nietolerancyjnych. Polacy generalnie przecież w ogóle najczęściej nie zwracali uwagi w działalności społecznej, czy też zawodowej w szczególności, czy ktoś jest gejem, czy lesbijką, czy tam jakimś innym. Co mnie to w ogóle obchodzi? No, to jest absolutnie sfera prywatna. Gorzej, jak on zaczyna z tego robić jakąś ideologię lub tego to demonstrować. No po co? No, rób co chcesz w życiu i nie każ mi tam się w ogóle tym zajmować. No, to jest twoje życie, masz prawo i nikt cię nie będzie zaglądał tam pod kołdrę. Tym niemniej właśnie niestety wiele osób dotkniętych tym problemem, że oni są niezadowoleni, że tak właśnie się to eksponuje, bo to im szkodzi. Ludzie chcą po prostu zwykle spokojnie żyć i niech sobie ich prywatne życie zostanie prywatnym. Ale w związku z tym, że lewicy zabrakło klasy robotniczej, za którą mogli się opowiadać, tutaj sensownie to pokazuje pan redaktor Michalkiewicz niejednokrotnie, no to lewica wymyśliła sobie następne środowisko, które będzie bronić, które wcale tego nie chce, no ale w większości. Natomiast w związku z tym broni tych osób dotkniętych problemem związanym z płciowością, no i podsyca tego typu ruchy. No bo dzięki temu lewica, jak mówię,
po zniknięciu klasy robotniczej jako takiej musiała znaleźć sobie inne środowisko, za które będzie walczyła. No więc to ja niechętnie wchodzę w te tematy, bo to zupełnie nie jest istotny problem. Ja w życiu kierowałem instytucjami, nie zwracałem zupełnie uwagi na to, kto tam jakie ma w tym zakresie poglądy i mnie to naprawdę zupełnie nie obchodzi. Czasami to jakaś jest ciekawostka, no Leonardo da Vinci, wielki człowiek, też zdaje się miał takie skłonności homoseksualne, nie zdaje się na pewno, więc, ale to jest ciekawostka, no nic więcej, no bo przecież wielki człowiek i geniusz po prostu. Więc po co w ogóle to tam się gdzieś czasem pojawia. Na to nie ma co zwracać uwagi. Ocenić trzeba człowieka jako człowieka. I to jest główna sprawa, ani ich wyróżniać, ani ich ganić. To jest zupełnie inna sfera, która nie powinna być w polityce tak eksponowana. W Polsce nie ma z tym problemu. Wmawia się nam jakąś homofobię, a jeśli kogoś się skrytykuje, to nazywa się to mową nienawiści. No to też jest głupstwo. No bo przecież ja tutaj też o kimś tam lub o jakiejś formacji wyrażam negatywne poglądy, ale ja nie, że ich nienawidzę. My nie chcemy się nienawidzić. Nam się wmawia, że my nienawidzimy. My się po prostu różnimy. A jak ktoś powie, że nie zgadzam się to z panem posłem lub też pan poseł się myli, pan poseł kłamie, bo kłamie, no to mowę nienawiści stosuje. Głupstwo takie jakieś. Żyjmy normalnie, dajmy wolność ludziom i nie zajmujmy się sprawami, tak, które nie mają większego znaczenia dla życia państwowego, bo państwo nie służy do tego, żeby zajmować się takimi sprawami. I mamy ad vocem od pana Ludwika Patyry. Bardzo proszę. Tak, panie pośle, ja się zgadzam, że powinniśmy odróżniać to, co się mówi w telewizji, w mediach, od tego, jak jest naprawdę i nie powinniśmy nikomu, tak, że tak powiem kolokwialnie, wchodzić komuś do łóżka. Tak, zgadzam się z tym, każdy ma swoją sferę prywatną i powinniśmy to uszanować. Natomiast niepokoi mnie jeden fakt, ponieważ zarówno z prawej strony, jak i z lewej ideologizuje się tą rzecz. Niestety rządzi nami partia, która stosuje nomenklaturę tego, że środowisko LGBT jest jednak wrogiem narodu. Proszę zauważyć propagandę w telewizji polskiej. Taka właśnie narracja powoduje przemoc jednak i pewną właśnie, tak jak już powiedziałem, homofobię, bifobię czy transfobię wobec osób, które, tak jak pan powiedział, chcą spokojnie żyć tak jak my, ponieważ różnimy się, każdy z nas się różni, każdy chce spokojnie żyć i wydaje mi się, że no, ten problem jednak jest, dlatego że właśnie się go identyfikuje poprzez ideologię. Dziękuję. No tutaj oczywiście zbytnie mówienie o tym problemie to same wyprowadza na wyższe. Zresztą żałuję, że młode pokolenie nie zajmuje się tym, jak ta Polska będzie wyglądała, czy będzie się w niej dobrze żyło, pracowało i dorabiało, tylko właśnie dało się wciągnąć te różne takie poboczne tematy i autentycznie w tym się w tej chwili to być może nawet jest manipulacja społeczna. Wpuścić tych młodych ludzi w tematy nie. My tu będziemy sobie spokojnie kradli, a młodych wpuścimy, żeby niech tam się martwią o te żabki i w cudzysłowie. Więc czasami czy to jest, nie jest taka manipulacja społeczna, że niech tam się tu nie wtrącają w nasze interesy, niech się zajmują tam rzeczami marginalnymi. I niech się młodzi ludzie, bo jak państwo będzie dobrze funkcjonowało, jak będzie się można w nim dobrze dorobić również, jak będzie można spokojnie żyć i planować przyszłość, to będzie nam się dobrze żyło. Po co my się zajmujemy, tak mocno wyprowadziliśmy te tematy w polityce i młodzi niewiele zajmują się tym, żeby zbudować silne, dobre, dobrze funkcjonujące państwo, uczciwe państwo. Tylko zajmują się takimi rzeczami. Może ktoś ich w to wszystko wpuścił. No i potem autentycznie się ludzie zaangażowali. Nieraz tak już bywa w historii. No, trzeba czymś ludzi zająć. Nie?
I tą obserwacją polskiej sceny politycznej kończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy. Dziękuję naszym widzom za obecność na live, panu posłowi za wizytę, a także przedstawicielom młodzieży za pytania. Zapraszam wszystkich na godzinę 20:30, gdzie w ringu politycznym zmierzy się dwóch kandydatów na prezydenta Rzeszowa, pan Grzegorz Braun oraz pan Konrad Fiołek. Za dzisiejszy odcinek jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia za niecałe półtorej godziny. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję panu pytającym. Ciekawe pytania. Udało mi się, mam nadzieję, dobrze odpowiedzieć.